Witam was bardzo serdecznie, ja jestem artysta pisarz, a to jest kolejny odcinek z naszej serii Let's Play Fable, 22 już. W poprzednim odcinku udało nam się pokonać Jacka Rzeźnika i w ogóle rok później zaczęła się toczyć akcja tego, że jednak wyrzucenie miecza do wiru, cośmy uczynili, wcale nie było takim dobrym pomysłem, bo ludzie zaczęli płakać, że przywoływacze atakują na wybrzeżu haków i w ogóle takie złe rzeczy się działy, ja spróbuję się przesłać. Mogę się przespać? Nawet słuchajcie, nie mogę się przespać w naszej starej, kochanej gildii. W takim wypadku będę musiał... Co ja będę musiał? Będę musiał udać się do pokoju Maze'a, ponieważ w dzisiejszym odcinku zaczniemy od poszukiwania sekretnej broni, która miała swoją mocą dorównywać mieczowi Aeonów, ale być w tym również dobrą bronią. I właśnie dzięki tej broni powinno nam się udać, nie wiem co zrobić, przywrócić równowagę siły czy coś takiego, ale i tak miecz Tolus jest lepszy, więc nawet nie ma co się martwić. No a przeszukamy co tutaj stary Maze trzymał, on prowadzi swój prywatny dziennik na ten temat czy coś takiego. Pierwszy wpis. Ciężko natrafić na jakieś wzmianki o Uzie Avo. Tak, ponieważ tak właśnie nazywa się ten miecz, Uza Avo. Ale się nie poddaje. Gdybym tylko mógł posiąść jej moc, wszystko byłoby inaczej. Sam mógłbym go pokonać. Albo przynajmniej dać ją komuś odważnemu, na tyle odważnemu się z nim mierzy. No niestety Maze średnio wierzył w to, że uda mu się zwyciężyć Jacka Rzeźnika bez posiadania Uzy Avo, a nawet zresztą Avo nie chciał próbować. Dobra, drugi wpis. Dziś odkryłem najdokładniejszy jak dotąd przekaz legendy o Uzie Avo. Znalazłem go w dodatku do rzadkiego wydania historii gildii. Mówi, jak miecz został stworzony. Niestety nie ma żadnych wskazówek na temat miejsca ukrycia artefaktu. Trzeci wpis. Nareszcie znalazłem stary pergamin zawierający opis miejsca ukrycia Uzy Avo. Odnalezienie jej będzie takie proste. Wystarczy tylko przeczytać inskrypcję na pustynnym grobie, na dziedzińcu gildii i pomyśleć o broni, a starzy bohaterowie cię osądzą. Mam tylko nadzieję, że dostrzegą moje prawdziwe intencje i uznają, że jestem godny. No i czwarty wpis. Nie zadziałało. Jestem na zawsze w jego mocy. Na całe szczęście możemy wierzyć w to, że nam, jako lepszemu bohaterowi, temu naprawdę dobremu, uda się Uzę Avo odzyskać. No więc nie pozostaje nic innego, jak tylko sprawdzić, słuchajcie. Tutaj znajdują się cztery groby, jeżeli pamiętacie. Na jednym z tych grobów, nie ma po prostu żadnego wpisu. Tutaj są tacy bohaterowie jak: tu pochowane są szczątki Soliciusa, legendarnego maga. Poświęcił życie, wypadając swoje największe zaklęcie, aby zamknąć wir, który zagrażał miastu Kamienna Altana. Tutaj z kolei spoczywa jakaś pani. Tu spoczywa Delfe. Niegdyś najpotężniejsza czarodziejka w Albionie. Mimo, że poświęciła większą część swojego życia na zaspokojenie egoistycznych zachcianek i zadawanie mąk innym, później się nawróciła i zrezygnowała ze swoich niszczycielskich mocy dla dobra gildii. No właśnie, bardzo dobra pani. Nie mieli chyba żadnego legendarnego łucznika, dlatego musieli dodać drugą czarodziejkę, a tu wojownik. Tu spoczywa ciało Holdra, wielkiego wojownika, który poskromił ostatniego smoka widzianego w Albionie i dosiadał go w niezliczonych bitwach. Jako dowódca smoczych rycerzy chronił wszystkich ludzi w południowych krainach. No i został nam pusty grób, w którym, no słuchajcie, stawiam dychę, że nasz bohater tutaj spoczął po końcu tej serii. Ten grób czeka na bohatera godnego dołączenia do wielkich postaci, które w grobowcu spoczywają. No i czas na sąd. Czemu oni przemawiają głosem Maze'a? Dziękuję. Uza Avo jest taką dobrą siostrą, jak już mówiłem, miecza Aeonów. Słuchajcie, jest tak, diabelnie szybka jest. Jest trochę słabsza od Solusa, ale nie jakoś specjalnie. Jeżeli ktoś bardzo lubi walczyć szybką bronią, to jest najlepsza alternatywa dla Solusa. Wielki miecz Solus ma 314, a Uza Avo jest 84 słabsza, czyli wiadomo, tutaj nawet wielki młot obsydianowy, czy nie wiem, obsydianowa katana mają dużo mniejsze obrażenia. Uza Avo jest naprawdę bardzo szybka i może się tak zdarzyć, że w którejś z bitew, jeżeli będę potrzebował jakiejś szybkiej broni, to z niej skorzystam. To była taka szybka misja poboczna, dzięki której zdobyliśmy jedną z potężniejszych broni w grze, a teraz teleportujemy się, by wykonać inną misję poboczną, tym razem w Sękowej Polanie. Pfuc wioski poprosił nas, byśmy uratowali jego syna, który został porwany przez bandytów. Mój ta Sękowa Polana to cały czas ma problemy. Jak nie oblężenie, to porwanie syna wodza. Po prostu takie rzeczy się tutaj dzieją. No, przynajmniej mają pomnik naszej mamy. To już jest dobre z ich strony.
No, gdzie jesteś, mistrzu gildii? Znaczy, mistrzu gildii, wodzu wioski. Najpotężniejszy wojowniku świata, który rzeka rzeźnika powaliłby jedną ręką, zabierając mu 100% obrażeń. Witaj. O, on jest taki... Nie, on jest wyższy. Przez chwilę wydawało mi się, że jest niższy, ale nie. No. Mhm. To czemu sam go nie uratujesz? Bo jesteś najpotężniejszym wojownikiem świata? Tak, dokładnie w tej samej jaskini, w której był archeolog. A ile jest tego złota? Dam jego snu. A to jest drugi syn wodza. Cześć. Teraz chcę zawrzeć z nami straszny pakt. So, you're off to free my little brother, are you? That's just lovely. Lovely. But you know, my father is a stupid old man. Can you believe he's talking of making the brat the next chief? No, widać mają tutaj ten patrimonium. It would be the end of this town. If you want to make some serious gold, bring the boy to me. Nie ma szans. On the secluded path on the opposite side to the demon door. Dobra, miej zabawy. Oczywiście my nie pójdziemy do niego. Okup w złocie wynosi 3000 sztuk złota, to też nie jest jakaś specjalne szaleństwo, ale teraz pieniędzy nam... Ty, a ty tu czego? Przepraszam, ale ten pan chciał mnie zabić. Sam widziałeś. To chyba jeden z morderców nasłanych przez dwa ostrza, który postanowił się zemścić. No już, zgiń. Żegnam pana. No, już. I nawet zbrodni za to nie dostanę, że ciągnąłem mierz w mieście. Powiedziałem, już mam 55 tysięcy, ale ta kasa szybko leci. Będzie powiedziałem, że widać mają tu patrimonium. Oczywiście miałem na myśli to, że wódz za życia wybiera swojego następcę. Jeżeli byłoby to primogarnitura, czyli drugi sposób obierania władzy, to oznaczałoby, że po prostu najstarszy syn, czy w tym przypadku prawdopodobnie tamten gość, co się chciał z nami umawiać, zostałby wodzem. No i o to w zasadzie chodzi. A wódz też trochę nie myśli logicznie, ponieważ no tak czy siak straci te 3000, więc po co wzywać bohatera, skoro mógłby po prostu dać ten okup. Znaczy wiadomo, jeżeli wezwie bohatera, to ma dużo większą pewność tego, że syna w ogóle odzyska, a nie że po prostu sobie wezmą ten okup i uciekną w siną dali i będą udawali, że w ogóle nigdy go nie spotkali. Ale no to też jest ryzyko. To wiecie, wynajęcie bohatera też nie daje 100% gwarancji tego, że uda mu się szybko, bezboleśnie rozwiązać sprawę, nie? Bo to nie zawsze tak jest, znaczy, no wiadomo, ja to ja i ja to zawsze rozwiążę tę sprawę w ten sposób, nie? Ale no, nie każdy jest mną. Powiedzmy sobie szczerze. No co, chłopaki? O, Berta, Brenda, jak ci tam było? Aha, on jest tak groźny, że nic mi nie może zrobić nawet. Już, patrzcie. 3 czy 4 ciosy. O, witam handlarzy. Już, przepraszam za tego wilkołaczka, jest trochę niesforny, zaraz się nim zajmę. No i widzicie, tyle go było. O, widzę, że nawet jeżeli odbijemy syna wodza, to i tak nam zostanie strasznie dużo czasu, słuchajcie. Żeby go zrobić. No w takim wypadku będziemy musieli się teleportować na wybrzeże haków i powalczyć z przywoływaczem. Mam nadzieję, że to nie rozciągnie jakoś specjalnie długo odcinka. Po co mi budują takie maszkarony? Ja pierdzielę. To nie ma żadnego sensu. O, tu wilkaczek. No na dwa hity. Gdybym ja miał tego Solusa na arenie, to po prostu tak by się krew lała, że to jest nie do wyobrażenia nawet. Tu jest świątynia Awo. Straszny kawał drogi będę musiał pokonać z tym dzieciakiem zasranym. O, najgroźniejsze przeciwnicy w tej grze. Cóż, żuki, ja biorę 5 na hita. O, och nie, jeszcze by mnie zaatakowali. Jakaś straszna krzywda by mi się działa. Ej, to już tutaj? Głazy w lesie wiedźm, to już tutaj. Mam nadzieję, że nie będę musiał teraz wymawiać jeszcze raz tego imienia. Wydaje mi się, że drzwi po prostu zostały otwarte już na zawsze. Jakie to było to imię? Hits? Chyba tak. Panu też dziękujemy, ale pięknie padają. No.
Tutaj kolejny. Tutaj pan się bije z nim sam niemalże. Widzisz, już nie masz się czym martwić, stary. Oj, tutaj panowie bandyci. No, słucham panów. Tak. As long as you've got the gold, the boss won't mind. Go right in. Don't get any bright ideas, though. We'll be waiting right here. Jeszcze ci powiem. Powiem tak. Szczerze, nie będziecie. Jałodobodu! Okej, on też oberwał. Mój kupiec oberwał. Przepraszam bardzo, to był zły czyn. Nie chciałem tego zrobić. Chciałem przywalić tym mordercom. Ale są wytrzymali. Trzeba przyznać. Wytrzymują furię bogów i jeszcze jeden cios. Solusem. Znaczy, no już nie wytrzymują tego czasu Solusem, tylko po prostu obrywają od niego, ale... Przypadkiem zabiłem niechcących handlarza jednego. No, ale trudno. Takie wypadki również się zdarzają przy pracy. No, oczywiście chodzi o to, że chłopiec jest niezwykle słaby i trzeba go bronić. No? Tak, na pewno wróci w kawałkach. Nie. First you attack my boys, and now you won't. Tak. Oh, I guess you won't mind if we spill the kids' guts out then. No, chyba niespecjalnie. So that's the way it's going to be. Tak, dokładnie to planowałem zrobić. A ty pozwoliłeś mi tu jeszcze wejść, frajerze. Oj, cienki on jest. Cienki. Kompletnie nie potrafimy się nawet logicznie w jakikolwiek sposób. Już padłeś. Jeszcze ciosik przyjmiesz. No, padł. Wow! No, ma niestety jakąś obsesję na punkcie bohaterów. Tak, dokładnie taką samą minę robię przed komputerem. Ale to nie jest śmieszny zapach. Ho, 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 super śmieszny, stary. Wiesz, że jesteś zagrożony i że prawdopodobnie zginiesz podczas tej misji jakieś 3 razy. Bo ja mam problemy z odbijaniem zakładników, niestety największe w tej grze. Bo wiecie, ja to mogę przenieść na klatę pierdyliard ciosów, ale jeżeli ja się muszę opiekować kimś, kto może zginąć, a jego pasek życia na dodatek maleje na moich oczach, to ja zbyt zadowolony z siebie nie jestem. Stary! Nie, masz tu stać. I się nie ruszać. Ja rozwalę najpierw tych bandytów. Całe szczęście... Ty mi mojego chłopca zostaw. No już, chłopak zaspadnie. Najlepszy dzień w życiu, właśnie oberwałeś kurna kataną mistrzów. Taki jesteś kozak, że jak obrywasz katanę, to krzyczysz, to najlepszy dzień w moim życiu? Nie wiem, zapisz się do jakiegoś klubu sadomaso, czy co wy tam nie... Nie! Miałeś stać i się nie ruszać. Co ci kazałem robić? Stój tutaj. Właśnie dlatego nie lubię dzieci. Po prostu... wiecie. Ty, zostawcie chłopaka. Jest mój. Znaczy, nie to żeby coś, ale po prostu się nim opiekuję. Nie! Masz tu stać i się nie ruszać. Ci bandyci nie mogą nawet wiedzieć, że ty istniejesz. A bardziej się boję tego, że tam pobiegną dookoła, ale chyba nie są na tyle inteligentni. Siema! Nie, no stoją wszyscy tutaj. Do najbystrzejszych to oni nie należą, pomimo tego, że są strasznie szybcy. No i jeszcze ten... O! Tamten biegnie! Znaczy tamten na całe szczęście postanowił zaatakować mnie, więc tutaj nie ma problemu. Mam nadzieję, że w świątyni Awo raczej mnie nie zaatakują, no chyba... Akurat na tyle mogę się czuć bezpieczny, żeby w świątyni Awo po prostu nie być atakowanym przez jakichś bandytów, nie wiadomo skąd. Chłopcze, idziemy. Teraz możesz za mną podążać. Tak, teraz ścieżka jest bezpieczna, zabieram cię do świątyni Awo. Już niedługo dotrzesz do swojego tatusia, tatuś da mi kupę pieniędzy, wszyscy będą szczęśliwi. Koniec. Co? Sker jest stąd? Te kamienie wcale nie są straszne. Chyba strasznych kamieni w życiu nie widziałeś. Ja widziałem kilka strasznych kamieni w życiu. To były dopiero to były żmule, stary. To były takie kamienie, że ty sobie nie wyobrażasz. A te kamyczki tutaj, co to jest? To są za kamyczki. Tych kamieni prawdziwych w życiu nie widziałeś, jak ty uważasz, że to są straszne kamienie. I stój tutaj i się stąd nie ruszaj. A ja tylko przyciągnę moje złotko. I lecę na resztę tych bandytów ze strony. No chodź, chodź chłopie, tu jestem. You never see me coming. Pan też ma ochotę na dostanie?
Nie, nie biegnij do chłopca, nie! Nie, 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 ja nie wyrażam na to mojej zasadnej zgody. Już, dziękuję. Panom bardzo miło, że wystąpiliście. Fantastycznie. Dobra, chodź chłopie. Idziemy. Nie będziemy na razie sprawdzać, czy prekursora mogę zdobyć, bo prawdopodobnie nie mogę. No, sądziłem, że trochę krócej nam z nim zejdzie. Nic to. I tak mamy jeszcze jakieś 15 minut co najmniej na pokonanie. Gdzie ten chłopak? Gdzie ten mały? Zeżarły go? Miał za mną iść. Teraz. Gdzie on jest? Jak teraz mi powiedzie, że zespawnują się tam z powrotem bandyci i ja będę musiał go bronić w środku kurna szajki bandytów, to ja wyciągnę, sięgnę po łzy bogów. Ty, mały. Chłopie, kazałem ci za mną iść. Ty w ogóle mnie słuchasz? On jest w ogóle jakąś pomniejszoną wersją swojego starszego brata z wyglądu, szczerze wam powiem. Wygląda dokładnie tak samo, tylko jest mniejszy trochę. Follow i lecimy, stary. Tu już jest jezioro w lesie wiedźm, tu już nie są przelewki i teraz możesz sobie stanąć w miejscu. A ja się zajmę przeszkodami po drodze. Tego wilkołaka już zabijałem, to w ogóle nie jest śmieszne. Nawet trochę, nawet odrobinę to nie jest śmieszne. Tu są bandyci. Tamten już biegnie do chłopaka, no widzicie, ja tu muszę mieć oczy dookoła głowy po prostu. No to też nie wyrażam mojej pieprzonej zgody, stary. To się po prostu nie wydarzy. Nie ma szans. Dziękuję. Czemu on po prostu automatycznie, jak już pokonam szajkę bandytów, włącza mu się to, że musi followować za mną? Wcale nie musi, ja mu na to nie pozwalam, nie wyrażam na to mojej zgody. Znowu w tym odcinku, już nie wiem ile razy nie wyraziłem mojej zgody na coś w tym odcinku. No chodź, może chcesz się zmierzyć ze mną, co? Co powiesz na mieczyk? Ciach, ciach. Dwa hity, ten leży. Kurna, trzech hit biegnie. Znaczy trzech hit tam jest. Dobra, ja muszę tutaj stanąć, tu jest cienkie przejście. Przeze mnie nie przejdą. Jak w Termopilach. No, następny biegnie. No chodź. Dwa. Kolejny. Jeszcze któryś chce się zabawić? Tutaj pan jest jeszcze. No już. Dziękujemy. I jeszcze tam jeden się ostał chyba na końcu. To będzie chyba wilkołak nawet. A nie porządny bandyta jakiś. Nie, bandyci jednak. To nawet dwóch. Już się bałem, że tamten pobiegnie po prostu do chłopaka i będzie przez pół mapy biegał, ja będę musiał go gonić. I tak będę musiał tam wrócić, ale wygodniej będzie, jeżeli... No. I teraz, wiecie, mamy gwarant bezpieczeństwa jako taki. Chyba, że nam jakiś troll wyskoczy po drodze, ale troll chyba chłopaka nie zaatakuje specjalnie. Kolejne piękne efekty deszczu. Ech, uwielbiam te okolice. Oj, uwielbiam. Las trochę przypomina... taki jeden las, który jest niedaleko mojego domu. Pod względem chociażby tego, że jest tu większość drzew iglastych i niedaleko mojego domu, jakieś 200 metrów za oknem mogę nawet spojrzeć i zobaczyć. Znaczy teraz nie mogę, bo już jest późno w nocy i ciemno. Jest też las iglasty, tylko że tam nie ma takich jakichś dziwnych monumentów i nie ma w nim ukrytej wioski niestety. Znaczy kilka wiosek w nim się skrywa, ale nie tak fajnych jak Sękowa Polana. Niestety. Fajny las, może wam tam kiedyś zabiorę z jakąś kamerą. Jak już postanowię ujawnić swoją twarz i nagrywać vlogi. Zobaczymy. Zobaczymy, wszystko jest możliwe. Już lecimy do wioski. Misja wykonana. Będziemy mieli 15 minut na przywoływacza mniej więcej. To sobie poradzimy. Znaczy na przywoływacza, na przywoływaczy. Mam nadzieję, że ten odcinek nie rozciągnie się do jakichś niebotycznych długości. Bo nie mam ochoty go teraz kończyć. I możecie nawet przestać pytać, czy pójdę do demonicznych drzwi, bo nie pójdę. Stoi tam w ogóle ten frajer? Nie stoi. A miał stać przy demonicznych drzwiach, nie? Tak mi się wydawało. Albo po drugiej stronie, a on mówi, że będzie stał po drugiej stronie demonicznych drzwi. No to i tak, wiecie, nie idziemy do niego, idziemy do taty. Miecz schowam. Bo to chyba nielegalne jest bieganie z tym mieczem w mieście. Znaczy jakoś strażnicy niespecjalnie się nam nie łypią, ale to już... Tacy strażnicy. Przyprowadziłem ci synka. I nawet powiem ci coś więcej, taką ciekawostkę ci powiem. Tak, on ma jakąś dziwną naprawdę obsesję.
Wilkołaczka. Weź go wyślij do gildii bohaterów, zrobię z niego wojownika. No dobra. No, nie ma za co. Nie, to chyba była akurat ostatnia misja. Dzięki. I tak wyjawię mu plany. No właśnie, chciał zabić twojego tego. Dostanę za to dodatkowego ekstra hajsa za to, że ci powiedziałem. Ile zarobiłem? 3064. No, to nie jest źle. Nie jest źle. Doświadczenie nam trochę skoczyło, może nas już stać na zakupienie sobie czegoś w gildii. A jeżeli nie, to lecimy od razu na wybrzeże haków, bo śpieszy mi się do północy pustkowi, tam sobie kupimy najlepszą ze zbrój. Mwahaha. Ale będzie fajnie. No, jak widzicie, seria krótka nie jest, ale nadal potrafi utrzymać swój poziom. Nie, nadal nie stać nas na zdrowie na maksa. Brakuje nam jeszcze... Ile nam brakuje? No groszy jakimś nam brakuje, naprawdę. Z 5000 doświadczenia już po wybrzeżu haków to na pewno nas będziemy dostać. Tu już nie ma żadnych ciekawych misji, nic z tego nie chcemy, misji gildii nie ma nam nic do powiedzenia. No to czas się teleportować. Jest wstyd, że cały czas chodzę jeszcze w zbroi z kolczugi. Tak, teleportujemy się na wybrzeże haków, dokładnie tutaj. Oj, to miasto jest biedne, raz plaga krzykaczy, teraz przywoływacze. Współczuć im tylko, naprawdę im współczuć. Ale niespecjalnie lubię tę miejscowość. Znaczy, no jest... tak średnio malownicze, zimowe, ale jakieś takie chłodne naprawdę. Nie mam czasu na słuchanie anegdot, no, dokładnie. Miłego dnia. A ile za to zarobimy? Kolejne śliczne 5000. Już będę tak bogaty, że będę mógł sobie kupić drugi miecz Solus, gdyby się dało. Ale się nie da. To co, idziemy prosto na wieżę. I umieszczamy tam, w tej lokacji na samej górze, piękny ten... piękne serce ognia i przywołujemy nasz statek. Wydaje się proste. No, w chudźże. Tak, jesteśmy tu, gdzie już byliśmy. Ile tu jest kluczy wymaganych? 15. Nie mam jeszcze 15 kluczy. Ja mam malutko tych kluczy. Nie umiem ich szukać. Tak. Proszę do siebie, Egna. W ogóle skąd ty się tu wzięłaś? According to the books, the ship should arrive as soon as the heart's energy reaches full power. Cześć, przywoływaczu. Palną kulą wody, znaczy ten mrożu. To są teoretycznie najpotężniejsi szeregowi przeciwnicy w grze. Moim zdaniem minioni są dużo bardziej groźni, ale cóż. To tylko moja prywatna opinia, nie? On potrafi też nawalać swoją śmieszną wersją furii bogów. Ale nie zadaje jakichś specjalnie dużych obrażeń. Nie jest też jakiś super szybki. Tacy przywoływacze szeregowi, znaczy to... Trzeba przyznać, że są całkiem sporzy jak na szeregowych przeciwników. Takie minibossy można rzec, plus ile on ma pasku życia, nawet z Solusem, jakiemu mają obrażenia. O, i teraz trzeba od niego uciec, bo on eksploduje. No. Ci czerwoni mają fajniejszy design, bo bardziej przypominają Jacka Rzeźnika. Tylko że nie mają maski, tylko właśnie taką czarną twarz. Serce się tam rozgrzewa, ono zawsze potrzebuje trochę czasu na rozgrzanie. Nie, nie chcę nawalać błyskawicą. Czemu on nawala tą błyskawicą? No, bierz fioleczkę i lecimy. O, minioni przyszli, no. Fantastycznie. To jest to, co chciałem. I... czy oni atakują serce, czy oni mogą pozbawić go życia na przykład? To jest w ogóle możliwe?
No to w takim wypadku trzeba tam lecieć i ich nawalać od razu, a nie bawić się w rozwalanie minionów, prawda? Stary, tu jestem, walcz ze mną. Ty. No i już czwórka z martwych stanie poszła. Jak widzicie, to wcale nie jest takie łatwe. Nie, jeszcze nie. Wcale nie jest takie łatwe, jak wygląda. No już powinieneś zginąć. Zgiń, stary. Naprawdę cię to ładnie proszę. No, dziękuję. No biegnij, 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 biegnij. No i jeszcze oberwałem. Biegnij, 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 biegnij. Ile tu minionów mi rzucili. Ile ślicznych minionów. Stary, tu jestem. Fajtuj ze mną. F2. F2 i teraz furia bogów znowu. Tak, wiem, że moja energia woli jest mała. Zatem przypakujemy. I pociśniemy jeszcze trochę z furii bogów. Bo czemużby nie? Oni myślą, że są tacy groźni, a tak naprawdę gówno nam mogą zrobić. No już. Ledwie wytrzymał dwie furie bogów, teraz to już spadnie naprawdę. No i padł. Minionie, nie zasłaniaj mi drogi, bo muszę uciec. No, to już wszyscy? Tak, to już wszyscy. Kurczę, znowu już zeszło szybciej niż sądziłem. Człowiekowi się wydaje, że to 40 minut będzie trwać, a tu lipa. Już nas przypłynął statek widmowy. Znaczy dopiero płynie. Patrzcie, jaki piękny. Oto nasz środek transportu. SS Widmo. No. When you get to the Northern Wastes, your guild seal will activate the local teleporters, mm-hmm. and I'll be able to join you. Scythe would have done it long ago, but he destroyed his seal before he arrived. Didn't want Maze to know what he was up to. Yes. Well, have a nice trip. Maybe when I see you next, we can have a snowball fight. Może. Ale ja chcę moje doświadczenie najpierw. A tu mamy jakąś śmieszną animację, która nie powinna się zdarzyć, ponieważ w ogóle nie przypomina wszystkich innych cutscenek z tej gry. Ale tam nudno musiało być na tym statku. Z pół roku tam siedział i wiecie. Sam siedział tylko na statku, w ogóle statek sam płynął. Taka samotność musiała mu tu skwierać, że to jest po prostu nie do wyobrażenia. No ale wiadomo, to jest nasz bohater, on przeżyje wszystko. I tak oto dotarliśmy do północnych pustkowi. A statek tu tak będzie trwał? Z tego co pamiętam, to on zaraz zniknie. Wiem, tak mi się daje. No i nawet zdążyliśmy zarosnąć. Siema kosa! Nie, udało mi się. No teraz zostałeś przywrócony. Mhm. Zaraz ci przyjdę i pomogę, nie mam problemu. Meet me in Snowspire in the far north. I will explain everything. And then we must consult the town's ancient oracle. Mhm. I pray we can awaken it, and that it holds the answers we seek. No, papa. Iwans, ja... quest card. Ładną mam brudkę. Trzeba przyznać, że to brudka jest niezła, nie? Chyba ją sobie zachowana do końca gry. No. I tak udało nam się otworzyć teleport. Stańmy sobie na tle tego ładnego statku. No i niestety znowu przyjdzie nam skończyć ten odcinek. Tym razem na tle ładnego widmowego okrętu, który przywiózł nas tutaj do tych pustkowi z piękną brodą. Widzimy się niedługo całkiem w serii Psychonauts, którą będziemy powoli kończyć. No a później znowu wrócimy do Fable, którego powoli kończyć jeszcze nie będziemy. Trochę nam jeszcze odcinków zostało, trochę do zrobienia. Jest. Tak więc dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Myślę, że gdy będziecie to oglądać, ja już prawdopodobnie wrócę z mojego Rzymu. Czy ja włączyłem jakiś tryb skradania, czy coś takiego?
Aha, włączę tryb skradania. Nie, to nie chciałem tego zrobić. No cóż, no dobra, no to mówię ostatnie słowo, bo co tu dużo zostało do powiedzenia. Pokój nad Izraelem.